Sprawa pierwsza, która stała się aktualna ostatnio. Otóż ja chcę zdeklarować, że jeśli będziemy przy władzy, ale także jeżeli będziemy w opozycji, to z całą pewnością politycy, nawet bardzo od nas odlegli, którzy zostaną zaatakowani w niemieckich, rosyjskich, czy jakichś innych, na przykład francuskich, czy angielskich mediach, będą przez nas bronieni. To jest sprawa istotna, wbrew pozorom, bardzo istotna. Będziemy bronili także Donalda Tuska, jeżeli będzie szefem opozycji, czy na przykład jakimś urzędnikiem wyższej rangi w Unii Europejskiej. To, jak sądzę, warto podkreślić. Sprawa już innego typu, bardzo istotna, sprawa zabiegów o środki europejskie w kolejnej perspektywie. Otóż dochodzą tutaj do nas różnego rodzaju niepokojące informacje. Dochodzą do nas informacje o tym, że Komisja Europejska chce proponować takie zmiany, które będą umożliwiały zabieranie tych środków krajom, które nie wypełniają wymogów odnoszących się do dyscypliny budżetowej. No, to była treść wystąpienia pani Merkel i pana Sarkozy'ego. W tej chwili przejął to pan Barroso. Ja chcę zwrócić uwagę na pewnego rodzaju dziwną sytuację, opisywaną zresztą już przez naszą prasę. To jest działanie zupełnie odwrotne od tego, które ma miejsce w tej chwili w Grecji, gdzie się pieniądze w kraj całkowicie pod tym względem niezdyscyplinowany pompuje. No, w istocie chodzi o interesy niemieckich i francuskich banków. No, nie może być tak, żeby w innych sytuacjach, gdzie te interesy nie wchodzą w grę, dochodziło do karania, żeby te pieniądze, które nam się należą z różnych względów, to są reguły Unii Europejskiej, ale proszę pamiętać także o sprawiedliwości historycznej, były ciągle pod znakiem zapytania. I chciałbym, aby w tej sprawie wszystkie formacje polityczne ze sobą współpracowały. I deklarujemy, że my współpracować będziemy. Sprawa kolejna to są dopłaty do rolnictwa. Polskie rolnictwo jest w tej chwili dyskryminowane. Mamy te dopłaty gorsze niż inni. Ta sytuacja jest pewnie bardzo trudna do zmiany do roku 2013, ale później nie obowiązuje już układ akcesyjny i mamy w oparciu o przepisy unijne, i to te najwyższej rangi, pierwotnego prawa unijnego, podstawy do tego, żeby się domagać równości dopłat, żeby tutaj nie występowali ci, którzy mówią, że przecież są nierówne dopłaty w Unii Europejskiej, stosowania zasady, że dopłaty są zgodne z warunkami regionalnymi, nie państwowymi, tylko regionalnymi. I mamy nadzieję, że i w tej sprawie uzyskamy poparcie. Uzyskamy poparcie wszystkich, powtarzam, to się nam należy. Analogiczne mniej więcej do naszego rolnictwa niemieckie uzyskuje 260 euro na hektar. My dostajemy 190, to jest dla rolników istotna różnica. Kolejna sprawa, którą chcemy traktować jako ponadpartyjną, to sprawa wydobycia gazu łupkowego. Tu możemy się spotkać z oporem ze strony różnych instytucji, różnych państw, różnych lobby i też chciałbym wierzyć, zobowiązuję się, że w tej sprawie będziemy działali razem z innymi formacjami politycznymi. Przypomnę, że myśmy w EKR-ze już tą sprawę załatwili i mam nadzieję, że no powiedzmy sobie niezbyt przyjazne potraktowanie naszego postulatu, żeby tą sprawę załatwić także w ramach Europejskiej Partii Ludowej, to jest incydent, że tutaj nastąpi zmiana. Kolejna sprawa to jest patriotyzm gospodarczy. Patriotyzm gospodarczy charakteryzuje dzisiaj wszystkie właściwie państwa europejskie. Wszystkie bronią swoich interesów. To jest, można powiedzieć, sytuacja normalna i my musimy też tych interesów bronić. To jest sprawa poparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, bardzo istotna, ale to jest także sprawa zachowania kontroli nad
Orlenem, nad Lotosem, nad PKO BP, nad Polską Miedzią. I to traktujemy właśnie jako wyraz tego patriotyzmu gospodarczego i tutaj też liczymy na wspólne działanie wszystkich partii, zarówno tu wewnątrz kraju, jak i na zewnątrz. I wreszcie jest kwestia naszego udziału w biurokracji europejskiej, a w szczególności w tym, co jest w tej chwili w związku z traktatem lizbońskim organizowane, to znaczy w dyplomacji europejskiej. Nasz udział tam jest znikomy w stosunku do wielkości naszego kraju, zdecydowanie nieproporcjonalnie zbyt mały. Chciałem zdeklarować, że będziemy w tej sprawie chcieć współpracować ze wszystkimi formacjami politycznymi i też liczymy na tego rodzaju współpracę. To nie może być tak, żeby ten udział był kilkakrotnie w stosunku do proporcji ludnościowych zaniżony. Żeby Państwo traktowali te zobowiązania w sposób jak najbardziej poważny, a też nie wiem, żeby tak to traktowali ci, którzy będą nas oglądać, polscy obywatele, podpiszę w tej chwili te zobowiązania tutaj w obecności. Przepraszam za te pozy, ale inaczej nie. Także dziękuję Państwu bardzo, bo dzisiaj składaliśmy tylko oświadczenia. Kłaniam się. Bardzo Państwu dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia na następnym spotkaniu. Tych spotkań będzie dzisiaj jeszcze więcej. Oczywiście będzie także taka możliwość, żeby Państwo zapytali o to, co Państwa interesuje. Dziękuję Panie Premierze. Dziękuję.